Maciej Kot aktualnie najlepszy z biało-czerwonych na miejscu 12. No a na rozbiegu mamy już kolejnego z Niemców, 20-latka Konstantina Schmida, dla którego jak na razie ten sezon jest najlepszym w karierze. No i potwierdza to w tym skoku. Piękna, piękna udana próba w wykonaniu młodego Konstantina Schmida. Gdzieś w okolicach rekordu skoczni Adama Małysza. 107 metrów, a rekord Polaka, przypomnijmy, z 2003 roku to 107,5. A zatem być może tutaj sędziowie jednak obniżą rozbieg. Konstantin Schmid miał wiatr w plecy 0,4 metra na sekundę, a zatem startował w podobnych warunkach jak na przykład Timi Zajc, który skoczył 99 metrów, a tutaj Niemiec ląduje aż 8 metrów dalej od Słoweńca. Tu już nie było telemarku, stąd niższe noty za styl. Tutaj wystraszył się chyba sam tej odległości. Trochę późno próbował zamarkować telemark. Stefan Horngacher bardzo zadowolony. Uśmiech na twarzy Konstantina Schmida. No i on mimo tych... No tutaj chociaż widzę, sędziowie dość łagodnie potraktowali to jego lądowanie, bo pojawiły się...